Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich istnień. Bo lepiej jest istnieć niż nie istnieć, ale jest tylko pytanie filozoficzne, czy jest nieistnienie? To jest to pytanie. Może zawsze wszystko istniało? Skoro Bóg jest wieczny, zawsze istniał, to może wszystko było. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni do czasu linarnego i skokowego, no to widzimy, że coś się pojawia i coś znika. Ale w każdym bądź razie my, skoro już jesteśmy tutaj, mamy świadomość i wiemy, że mamy duszę wieczną i nieśmiertelną, to musimy dążyć do tego, aby osiągnąć swój cel, więc zadowolić swoją duszę życiem wiecznym i szczęściem. Niesłychanym szczęściem. Może na początek przeczytam wam trochę trudniejszy wiersz. Kiedyś taki napisałem. Gwoździe w kulturze. Gwoździe filozoficznych narracji oparte na próbie wydostania się na jaw samobójczych hipotez mogą być początkiem bohaterskiej kultury wymarłych dusz. Pociechy ateistyczne są tak wielkie, że przesłaniają nawet moment historii. Teologiczne humoreski, ilustrowane przedstawieniami towarzyskich iluzji w podziemnych akcjach imaginacji, to obraz i wizerunek tych, których zadowolenie jest świetlne, zabarwione promieniami kariery. Mało jest takich, co zdolni byliby do wewnętrznej katalizy. Większość boi się słyszeć o kohorcie cnót, modyfikacji życia, o piorunach natchnień. Dlaczego? I właśnie to pytanie dlaczego. Większość pytań to jest właśnie zastanawianie się i pytanie dlaczego. Ale są pytania dlaczego, które nie powinny być, istnieć, bo nigdy nie znajdziemy na nie odpowiedzi, a są pyszne. I ojciec właśnie mi o nich mówił. Pytanie na przykład o Boga. Skąd się wziął Bóg? I tak dalej, i tak dalej. To jest pycha, bo przecież tego nikt nie wie. Żaden kosmita, żaden anioł. Nawet w niebie ojciec Pio mówił, że nie wszyscy wszystko wiedzą. Że jest pewna niewiedza, ale ta niewiedza nie przeszkadza. Ona wręcz kreuje szczęście. A tutaj jest odwrotnie. Niewiedza nas dołuje. Lepiej jest tutaj wiedzieć wiele rzeczy, ale też nie do końca, bo niekiedy lepiej nie wiedzieć. Też tak jest. Ale to jest ta mądrość ludzka pokropiona miłością, po to, żeby zrozumieć życie i żeby znaleźć usprawiedliwienie dla wszystkich. A ojciec Pio mówił, że dla wszystkich trzeba usprawiedliwienie znaleźć, nawet dla najgorszych. I dla Tuska, i dla tych policjantów, którzy tłukli rolników wczoraj, prowokatorów. To są aniołowie, wszyscy. W tych maskach, w tych hełmach, nazywają ich żółwiami, tych policjantów, bo tacy poubierani. To też są aniołowie. To jest właśnie piękne i ciekawe, a jednocześnie dramatyczne. Bo prawie nikt pod tym hełmem, który ma tam głowę, nie myśli o Bogu i nawet nie wie o Bogu. Prawie. Dlatego jest tak źle. W kosmosie, na planecie, w Polsce. Dlatego najważniejszy jest Bóg i miłość do Boga. A potem cała reszta, bo wiemy, że miłość do Boga to jest coś pięknego, coś szlachetnego, coś dobrego. Coś, co powoduje, że nie krzywdzisz nikogo, a stara się zrozumieć i być przy takich osobach, przy takich
aniołach, którzy potrzebują wiedzy i potrzebują miłości i dobra, aby były szczęśliwe, bo każdy ma prawo być tu szczęśliwy, Ojciec Pio mówił, że wszyscy mamy prawo do szczęścia. Owszem, może to być nasza droga i wielka przygoda, wielkich przygód, tak w moim przypadku właśnie mam taką drogę. Ojciec mi zresztą zapowiedział, że będzie to droga wielkich przygód. No ale dzięki temu rozumiem wiele rzeczy, że miałem przejść przez wszystkie stany, by innych zrozumieć, tak mi ojciec powiedział. Więc rozumiem, owszem, mogę jednocześnie i krytykować, i rozumieć, bo cała filozofia mądrości polega na tym, żeby być jednocześnie sceptycznym, nie ufać, a z drugiej strony usprawiedliwiać, podawać rękę i kochać. Bo w tym świecie się nie da inaczej. Nie podasz ręki wszystkim, na przykład tak agresywnym ludzi, na przykład pod wpływem jakichś narkotyków czy coś, no jak będziesz z nim mówił o Bogu czy coś, on cię po prostu zlekceważy albo coś innego. Ale twoja postawa jest ważna wobec niego. Musisz go zrozumieć, dlaczego on jest w takim stanie, bo sobie nie radzi. Państwo jak sobie nie radzi, rządzący jak sobie nie radzą, to wystawiają policję, wojsko i strzelają do protestujących, do tych, którzy chcą, żeby było lepiej, a władza nie chce, żeby było lepiej. Wolą się trzymać Brukseli, Niemiec i tam innych, bo tam narzucili te głupoty kompletne. No i teraz jest dylemat. I tam też są aniołowie, skorumpowani materią, pieniędzmi i wszystkimi innymi rzeczami. Dlatego musimy też ich rozumieć, że błądzą, ale to nie znaczy, że nie mamy dla nich znaleźć usprawiedliwienia i kochać. Ojciec Pio kiedyś mu porównał właśnie Boga do matki i mówi, że to jest tak właśnie, że gdy dziecko coś złego zrobi, bardzo złego i stanie przed sądem i sąd skaże na najwyższy wyrok, to ta matka i tak będzie broniła tego dziecka. Będzie chodziła, płakała, tłumaczyła. Tak samo było z Marcinem, co Majkę zaatakował. Przecież jego mama wszystko robiła, płakała, tylko żeby on nie siedział, żeby nie dostał wielkiego wyroku. No dostał, o tam 8 lat, po 6 wyszedł i miał płacić, bo sąd zasądził jej Majce jakąś rentę, ale niestety nie płaci, uciekł gdzieś tam, pojechał. To też aniołowie i ta matka właśnie broni. I ojciec Pio mówił, że taki jest Bóg, będzie bronił do końca. Każdego dziecka, każdego anioła, tego najgorszego nawet, nawet Hitlera, Stalina, Tuska i innych karierowiczów. Będzie bronił, ale nie w tym sensie, że będzie popierał ich zło. Nie, zła nie, bo tamci Hitler czy Stalin to przecież mordowali i to, co złe, to Bóg nie popiera, ani wojen, ani niczego, tylko popiera zbawienie ich. Robi wszystko, aby ich pociągnąć do dobra, a tylko dobro i miłość zbawia. Nic innego nie zbawia. Ale do tego jest potrzebna też właśnie zasób pewnej wiedzy, żeby zrozumieć, kim jesteśmy, skąd się tu wzięliśmy, po co i dlaczego i dokąd idziemy. I to jest ważne pytanie, właśnie dlaczego. W tym sensie dlaczego można zadawać pytania. Pytać o życie, o to, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Te pytania są uzasadnione i zasadne. Ale pytania o Boga na przykład, skąd się wziął, no to już jest pyszne pytanie. Ojciec Pio mówił, że wszystkie cywilizacje w kosmosie, jakie są, a jest ich mnóstwo, miliardy, miliardów galaktyk i w każdej galaktyce są przecież aniołowie, którzy wyszli z nieba, to wszyscy wiedzą o Bogu. Ta szata tego materializmu, naszego ciała i planet i otoczenia wie o Bogu, ale nie odpuszcza. Nie odpuszczają sobie. No taki na przykład jakiś ateista, na przykład w rządzie z posłem czy coś, była przysięga na posłów, tak mi to pomóż Bóg, no to połowę nie powiedziało. bo nie wierzą w Boga, nie chcą. I dlatego nie odpuszczają. Będą walczyć z Kościołem, z Duchem, z Bogiem, z wszystkim będą walczyć. No i to są też aniołowie. I ojciec mówi, że wszyscy w kosmosie wiedzą o Bogu, ale nie odpuszczają, bo są pyszni.
coś mi tam lata jak łopata. Dobra, to wszyscy, którzy mają imieniny, urodziny dzisiaj, to wszystkiego najlepszego życzę. I wkładamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze sprawy, aby były tak załatwiane, aby z tego wyszło dobro. Ale nie zawsze wychodzi dobro, bo czasami potrzebujemy jakiegoś kopniaka również. I Bóg dopuszcza to, że dostajemy tego kopniaka, no bo co ma zrobić? Jest wolność. Sami czasami sobie tego kopniaka dajemy, ale Bóg tylko sprawia to, żeby przez ten kopniak coś, byś coś zrozumiał, zrozumiała. O to tylko chodzi. Sam kopniak jest beznadziejny i niepotrzebny. Więc dzisiaj jest 7 marca, imieniny obchodzą Perpetua, Felicyty, Teresy, Pawła, Tomasza. I dwie myśli jeszcze od świętej Teresy z Awila z XV wieku i Jana od Krzyża, którzy byli znajomymi kolegami. Teresa pisze tak. Ma dusza udręczona, jęczy w niewoli tej, bo w oddaleniu skryty jest ukochany jej. O, skróć już te wygnanie, zakończ cierpienie me. Z tęsknoty mej za Tobą ja, Panie, umrzeć chcę. I to jest miłość, to jest dusza wrażliwa, albo gorącym, albo zimnym trzeba być. I Teresa była gorąca, była piękną kobietą zresztą. Święty Jan od Krzyża. Łoże nasze w kwiecie tonące, jaskiniami lwów wokół otoczone, w purpurze całe, pokojem wzniesione, tysiącami złotych tarcz ozdobione. I Jan od Krzyża też był właśnie mistykiem. Bo każdy, kto kocha, kto ma miłość, jest mistykiem. Jak kochasz swoją rodzinę, przyrodę, Boga, wszystko przemieniasz na dobro, to jesteś mistykiem. Na tym polega mistyka. Nie, że masz wizję, że jesteś jasnowidzem, że jakieś dary masz, uzdrawiasz czy coś. To są bzdury kompletne. To nie jest to. Twoja miłość jest, się tylko liczy, a nie to, co jakieś dary dostajesz. One w ogóle nic nie znaczą. Święty Jan od Krzyża, pamiętam, bo w jego dzieło też czytałem, też tam gdzieś ma takie swoje zapiski, że chciał bardzo jakieś dary. Nie przychodziły. Nic nie przychodziło. Wysuszenie jakieś, oschłości przychodziły. I dopiero jak się ich wyrzekł, już nie chciał, miał tego już dość, to dopiero przyszło. Ale to była już zupełnie inna świadomość wtedy. To jakieś krótkie rozważanie. Z drugiego tomu. Miłość przede wszystkim jest gościnnością. Poza tym jest pokorna i gorąca. Angażuje do granic wytrzymałości serce. Dobry człowiek to zna. Miłość nie zabija, lecz wzmacnia i czyni większym w oczach Boga. Od momentu, kiedy wycofujesz się z dawania miłości innym, stajesz się nie do zniesienia. Kultura jest czymś dobrym i podstawowym, ale nie jest czymś najwyższym. Kultura cię nie zbawi i nie da ci całkowitego bezpieczeństwa. Kultura jest drogą do doskonałości serca i umysłu. Kultura uczy cię uśmiechać się i być zadowolonym i spokojnym. I ojciec Pio mówi tak. Zaczyna się postęp duchowy od kultury. Więc kultura jest jakby początkiem. A w ogóle kiedyś powiedział, że zaczynamy od materii, od materializmu. No bo się rodzimy, nic nie wiemy, jesteśmy w ciele, już w materii jesteśmy przykuci, przywiązani, zeszyci z materią, no to od materii zaczynamy. Niektórzy tą karierę zaczynają i kończą na materii, muszą powtórzyć to życie, bo się nie wydostali do swojej duszy i tylko tym życiem żyli. No to dostali to samo, tyle chcieli. Nie mają na to wpływu, jak długo żyją,
co się dzieje, dlaczego jest życie teraz krótkie i tak dalej. No rodzisz się i coś tam i umierasz. I trzeba między jednym a drugim, między narodzinami a śmiercią poszukać trochę. Szukajcie, a znajdziecie. Kołacz się otworzą wam. I trzeba szukać tej wiedzy, tych wersetów, które duszę karmią i powodują, że rozumie życie i wie, po co tu żyje. Człowiek jest istotą piękną, ma być przebóstwiony, ma odzyskać ciało niebiańskie. Wtedy dopiero będzie kompletny i wieczny. Żyjąc w kosmosie, można tego dokonać mentalnie, duchowo. Ciało tu jeszcze pozostanie śmiertelne. Nikomu z tym ciałem nie udało się wejść do nieba. Ojciec Pio powiedział, że każdy, kto się urodzi w ciele ziemskim, w kosmosie, musi umrzeć. Bo to ciało, i święty Paweł zresztą też mówił, że ciało i krew nie wejdzie do nieba. Nie ma szans, bo tam jest zupełnie inny system oparty na pięknie, dobru i szlachetności i na subtelności. A tutaj nie do końca. Sami wiemy, jak jest. Jeszcze jedna myśl. Krzywda ogranicza skrzydła wolności. Nie wolno krzywdzić. Świadomie, bo jak nieświadomie skrzywdzisz, no to nie odpowiadasz za to. Ale jeśli świadomie krzywdzisz innych, na przykład jesteś premierem złym i krzywdzisz, złe ustawy proponujesz, złe uchwały, to krzywdzisz innych tym i za to będziesz odpowiadał. Bo słowo ma moc. Kiedyś ojciec Pio mówił, że właśnie jak się źle komuś życzy, to trzeba uważać na to, bo jak raz wypowiedziane słowo już do ciebie nie wróci. Kogoś można tak zrazić, że do końca życia tego ziemskiego będzie już uraz. Bywa tak. Miłość ma na uwadze wszystkie sprawy, bo ona jest mądra i nie jest obojętna. Na zło, na jakieś przygody złe, na to, że nam coś nie wychodzi, czy coś, co dotyczy naszego ego, to powinniśmy być obojętni. Ale jeśli chcesz być dobry, dobrym dla innych, dobrym słowem, to nie możesz być obojętny. Bo chodzi o to, żeby jednak pociągać tych aniołów do nieba, a nie w ten świat. Ten świat i tak jest to. Aż go za dużo. Dobrze, to teraz jeszcze z historii Kościoła może dwa jakieś punkty. 1450-1750. Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczano setki tysięcy kobiet posądzanych o czary. Kościół to robił. Dzieci można było również oskarżyć o czary. Dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat, chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznań obciążających rodziców. W procesach o czary brane były pod uwagę zeznania dwulatków nawet. Widzicie, co to jest? Co to za machina? Jak się ma duchowość, ma władzę, jak się upadnie, to właśnie tak się potem dzieje. Tortury obejmowały łamanie kołem, wieszanie za ręce, biczowanie, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolców w oczy, wyrywanie obcęgami piersi i narządów płciowych. No to szkoda nawet o tym czytać, bo to jest po prostu straszne. I to robili na rozkaz papieża, kapłanów. Tacy to kapłani. Tak, dzisiaj pan Kierwiński wystąpił, żeby strzelać i tłumić rolników, gazem ich potraktować, bić pałami, poniżać. To jest to samo. Dobra, to tyle. I na koniec jeszcze może wiersz Maćka. Bezdomny, taki tytuł. Głodny, niemodny,
spragniony, bez źródła zraniony. Szukam, błądzę, po powierzchni sądzę. Spotykam oczy bezdomnego, czyste oczy samego Boga. O, zmiłowanie wyciągam rękę, daję Ci grosz, daję Ci rękę. Czuję ból rozgrzanego pieca. Dzięki Ci, Panie, za przygarnięcie mojego bezdomnego spojrzenia. W Jego prostym uśmiechu, zaspokajania bólu, weź nas za ręce, za ciszę ust, za zdziwienie towarzyskim i wzbudź wzajemność. Niech paliwem będzie pragnienie nieba. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i niech waszym paliwem będzie miłość, piękno, forma piękna. Trzeba robić tak, żeby było jak najlepiej. Ojciec mówił, że ma być lepiej, a nie gorzej. Więc nawet w sztuce, w formowaniu różnych rzeczy też czynić tak, żeby było pięknie. Nawet w bałaganie trzeba sobie czasami zrobić tak, żeby było pięknie. Bo bałagan też jest piękny. Ale tak nie wszędzie. W szufladzie na przykład. To może być trochę bałagan. Ale tak wszędzie bałagan to też niedobrze. To tyle. Jutro jest Dzień Kobiet, to wszystkiego najlepszego już życzę kobietom, aby czuły jeszcze więcej miłości i serca, były jeszcze bardziej wrażliwe, bardziej uczuciowe i bardziej jednocześnie mądre, bo to wszystko jest ważne. To trzymajcie się i pa, pa. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas.